tutaj to jest taka wizja, jak my wychodzimy ze stadionu dziesięciolecia, czyli to jest ten stadion, proszę Państwa, obecny, narodowy. Papież wasz był. No, także papież Polak. No i bardzo dobrze, niech sobie wracają na tę mszę. Niech sobie wracają nawet do swojej wiary, bo jeżeli oni na mszach ziewają, kaszlą, chrumcą, a tutaj tylko sobie, aby pojeździć sobie na wrotkach, to tutaj ten żebrak się zaraz wywróci, tak za nos się trzymał, bo to typowe, się wstydzą, nie ma co tu się wstydzić, tylko proszę Państwa, trzeba wrócić na tę mszę swoje do papieża, do Matki Boskiej, do wiary w Matkę Boską, Ostrobramską, a nie jak bydło żreć, tylko i chlać i kołchozy robić, bo przecież niektórzy to wiedzą, że Polska jest nawracana, jak nie od wschodu, to od zachodu. Ten komunizm, ale Państwo zobaczą, co ten ksiądz Rydzyk powiedział, że Polska jest atakowana, że polski katolicyzm jest atakowany. I to szczególnie Polska, bo tu Maryja, najlepsza jest Polska właśnie, że tu Matka Boska, Ostrobramska, Częstochowska, tu rzymska, łacińska, aby nie krymska oczywiście, bo nie ma ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. Mormoni to uciekli do USA, proszę Państwa, Anglo-Ameryki, Białystok, ewangelicy uciekli, proszę Państwa, do Anglii, do Londynu, tam też uciekli do Anglo-Ameryki, Białystok, świadkowie Jehowy, a Biblia jest w śmietniku. Także tylko w Ameryce prezydenci rękę na Biblii kładą. Tylko w Ameryce Biblia jest szanowana, jest czczona. W Ameryce USA, proszę Państwa, prezydent i Obama może być murzynem, a tutaj to się śmieją, tylko rachodupstwo. Na Mazowszu nad Wisłą, Park Skarżewski, Zieleniecka, Galeria Milano, Pałac Kultury Stalina i Lenina, proszę Państwa. Żebracy na wrotkach.